Halo, halo, halo. Proszę tylko o plusiki, czy dobrze mnie słychać? Wszystko dobrze, tak? Super. Mam nadzieję, że tą piosenką wprowadziłam Was w bardzo pozytywny nastrój. Słowa też dla mnie dosyć dużo znaczą. Bardzo lubię tą piosenkę. Także przekaz jest jak najbardziej ode mnie. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam na imię Monika Leoniuk-Świerc. Na stałe mieszkam w Irlandii, jestem już tutaj 12 lat. Z firmą Tiandre rozpoczęłam współpracę 4,5 roku temu, gdzie czarodziejka Patrycja Minic zaczarowała mnie swoimi produktami Tiandre. I od tamtej pory faktycznie moje życie zostało przewrócone do góry nogami w pozytywny sposób jak najbardziej. Rozpoczęłam pracę jako kosmetyczka, rozpoczęłam pracę z firmą Tiandre na promowanie tak naprawdę zdrowia i piękna wśród Irlandczyków. Firma na tyle się rozrosła, że już teraz prowadzimy biznes międzynarodowy, więc mam nadzieję, że też tutaj dosyć spora grupa moja i nie tylko oczywiście moja, dzisiaj z nami będzie uczestniczyć. Co tak naprawdę urzekło mi w firmie Tiandre? Przede wszystkim skuteczność produktów, o czym dzisiaj zamierzam też mówić. Natomiast również to, że tak naprawdę firma łączy ze sobą ludzi, którzy poszukują sposobów na to, by żyć zgodnie z naturą, by jak najbardziej tak naprawdę wspomagać rozwój ekologiczny, rozwój nas samych również i tworzy niesamowite przyjaźnie, o czym na pewno już ze zdjęć, kto nas zna, przekonaliście się, że nieważne w jakiej linii, w jakiej grupie jesteśmy, wszyscy siebie bardzo wspieramy, jesteśmy murem za sobą i to nas właśnie wyróżnia ze wszystkich innych firm właśnie zdrowotnych. Dzisiaj postanowiłam powiedzieć i omówić szerzej temat, który jest mi w sumie najbliższy, właśnie ze względu na to, że prowadzę salon kosmetyczny. Pracuję na tych produktach i znam te produkty od wewnątrz, czyli nie tylko z punktu teoretycznego, z punktu składów. Chcę Wam dzisiaj bardziej pokazać, że działanie tych produktów i skuteczność tych produktów jest o wiele ważniejsze niż nauczenie się wszystkich składów, co te produkty w sobie mają. Zacznę od tego, jak właściwie dbać o skórę. Te informacje podejrzewam, że Wam się przydadzą nie tylko w związku z firmą Tiandre, z produktami firmy Tiandre, ale przydadzą Wam się też do tego, by faktycznie zadbać o Waszą skórę. Codziennością dla Was powinno być używanie mleczka, toniku i kremu. Kremu do twarzy i kremu do oczu. I omówię to teraz po kolei. Krem, to znaczy mleczko bądź żel do twarzy, zależy jaka skóra, jest potrzebne do tego, żeby ściągnąć sebum i brud z twarzy. Oczyszczamy je dwa razy, powinniśmy przynajmniej. I tak jak na naczyniach zostaje olej, czy po myciu używamy płynu do naczyń i zostaje on jednak śliski na naczyniach, potrzebujemy czegoś, co ściągnie ten nadmiar tłuszczu z naszego naskórka, z naszej skóry. Do tego służy tonik. Tonik jest potrzebny, by uregulować pH skóry. Zazwyczaj działa też również antybakteryjnie, a także pozwala na to, by składniki z kremu, który po nim nałożymy, wniknęły do środka. Jest takim transmiterem tej bogatej gamy składników do środka, do wewnątrz skóry. Tutaj na obrazku widzicie budowę skóry i teraz od razu chcę Was poinformować, że czasu zabrakło, a że prowadzę również webinary po angielsku.
Część prezentacji będzie w języku angielskim, natomiast mam nadzieję, że przekaz ustny w języku polskim będzie dla Was wystarczający, a wiem, że mamy też grupę z Irlandii i z Anglii, gdzie używają tak naprawdę języka angielskiego na co dzień wśród swoich klientów bądź biznes partnerów, to myślę, że to też będzie i skuteczne, i przydatne dla Was na przyszłość, żeby użyć te informacje dla siebie. Tak więc skóra składa się z naskórka, warstwy rogowej, skóry właściwej, czyli tej właśnie wewnętrznej tutaj i tkanki podskórnej. Przede wszystkim działamy na to, żeby te pierwsze warstwy jak najszybciej peelingować i działać transdermalnie do skóry właściwej. I tym wyróżniają się nasze produkty, ponieważ większość z produktów na rynku skład ma dosyć dużej cząsteczkowości, dlatego nie jest w stanie przeniknąć przez wewnętrzne warstwy skóry. Dlatego bardzo często uzależniamy tą naszą skórę, ponieważ składniki zostają na zewnątrz i nasza skóra w tym momencie myśli, aha, czyli mam elastynę, mam kolagen, mam peptydy, mam witaminy, czyli nie muszę tak ciężko pracować. Naszym celem jest, naszych produktów, aby te składniki wniknęły do środka skóry i tak naprawdę stymulowały nasze własne ciało do tego, żeby się naprawiało. Dlatego użyta w naszych produktach została nanotechnologia i też chcę podkreślić bardzo bogatą ilość nasycenia aktywnych składników. Pamiętajcie, że w naszych produktach jest ich nawet do 20%. W normalnych produktach, nie będę mówić już tutaj firm, natomiast takich naprawdę z wyższej półki kosmetyków, bo mówimy teraz o kosmetykach, tych składników aktywnych będzie do 5% i to są bardzo dobre produkty. Reszta to jest baza, reszta to jest kolor, konsystencja. Natomiast tak jak wspomniałam, w naszych produktach tych aktywnych składników jest aż 20%, więc 4 razy więcej, przez co też są bardzo ekonomiczne, ponieważ tych produktu używamy 4, nawet do 4 razy mniej. Co też jeszcze chcę Wam powiedzieć o skórze. Jeżeli zrobimy już oczyszczanie mleczkiem, później zastosujemy tonik, nakładamy krem. I jaki dobrać krem? Krem przede wszystkim nawilżający, ochronny, powinien być zastosowany w ciągu dnia. Kolejnym takim chwytem marketingowym, bym powiedziała, jest na rynku wprowadzanie kremów przeciwzmarszczkowych na dzień. Ja się zawsze z tego śmieję, ponieważ aby krem mógł zadziałać tak naprawdę naprawczo do skóry, skóra musi być zrelaksowana i musi pozwolić, by pory ten składnik przyjęły. Więc wszystkie kremy przeciwzmarszczkowe zawsze powinny być użyte na noc. Na dzień skóra jest napięta, jesteśmy aktywni, jesteśmy zabiegani, w związku z czym skóra jest po prostu zaciśnięta, nie jest w stanie przyjąć tych właśnie mocno regenerujących składników do środka. Dlatego na dzień nakładamy kremy takie właśnie nawilżające, chroniące nas przed wolnymi rodnikami, a na noc nakładamy kremy. Kolejną rzeczą, którą też chciałabym Wam, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę, jest okolica oczu. Okolica oczu, tam skóra jest nawet do 7 razy cieńsza. Pory są o wiele mniejsze i te składniki muszą koniecznie być również mniejsze, dostosowane właśnie do takiej skóry. Bardzo dużym błędem jest używanie kremów do twarzy, na całą twarz, również z oczami. Na pewno spotkaliście się z ludźmi, którzy mają tak zwane milie. To jest już taka profesjonalna nazwa kaszaka. Czyli te pory pozapychane i one są białe. Kaszaki niestety to są pozapychane pory, które zostały w jakiś tam sposób zanieczyszczone i nieoczyszczone we właściwy sposób. Bardzo często jest to też
wskutek tego, że kremy na twarz były stosowane pod oczy, czyli te małe pory na skórze dostały coś do środka i nie były w stanie tego oczyścić. Więc pamiętajcie, że kremy do oczu to są właśnie do oczu. Po to firmy robią te oto kremy, żeby faktycznie zastosować je w okolicy oczu. Gdzie jest oko? Okolica oka jest tu, gdzie dokładnie mamy kość policzkową. Czyli tutaj dokładnie zaczyna się nasze oko i musimy koniecznie pamiętać również o okolicach powiek. Bo bardzo często moi klienci używają sobie kremy tylko i wyłącznie właśnie pod oczy, a zapominają, że niestety starzejemy się również tutaj. Tutaj również zaczynamy gubić elastynę. Także jeszcze raz, jak mantrę powtórzę. Mleczko, zmywamy makijaż, tonikiem regulujemy pH skóry, potem nakładamy krem do twarzy, a na koniec nakładamy krem do oczu. Raz w tygodniu bardzo wskazane jest, oczywiście zależy od skóry, bo niektóre skóry wymagają jeszcze częstszego nawilżania. Bardzo dobrze jest raz w tygodniu przynajmniej zrobić sobie taki fajny zabieg z oczyszczeniem. Ja jestem ogromnym fanem, jak firma Tianby, również peelingów enzymatycznych, które, tak jak ja się zawsze śmieję, że jak odkurzacz, ściągają ten martwy naskórek, natomiast nie uszkadzają dywanu, czyli naszej skóry. I po właśnie peelingu używamy toniku. Jeszcze raz wspomnę o toniku, ponieważ jest to składnik dla, można powiedzieć, też leniwców. Jeżeli już naprawdę jesteście zmęczeni, wracacie po ciężkiej nocy, bez względu na to, jaki był powód, i naprawdę nic wam się nie chce z tą skórą robić, to waszym obowiązkiem jest użyć chociaż toniku. W chwili, kiedy ja wykonuję zabieg, chcę wam powiedzieć, jak często używam tonik. Najpierw oczyszczam klienta i robię, używam mleczka. Na to potem używam tonik. Następnie jeszcze raz głębiej oczyszczam klientowi twarz. Znowuż używam tonik. Następnie robię eksfoliację, czyli oczyszczam skórę z martwego naskórka. Po tym używam tonik. Następnie wykonuję masaż twarzy. Po tym używam tonik. Następnie nakładam maseczkę. Po maseczce nakładam tonik, krem i krem do oczu. Słuchajcie, tonik jest niezbędny. To jest tak naprawdę dezynfekcja naszej skóry, ale ze względu na to, że firma Tiandem ma alkohole tłuszczowe w naszych produktach, właśnie w tonikach, nie ma tego ściągnięcia na twarzy, nie ma właśnie tego i zaczerwienienia, i tego właśnie podrażnienia skóry. Bardzo często, szczególnie tonik kolagenowy, szczególnie tonik z placenty, z węża, są genialne nawet jako primer, jako sam produkt sam w sobie. Są, nawet się niektórzy klienci dziwią, że mają konsystencję serum. Jak to się dzieje, że jest tyle różnych rodzajów skór, bo o tym dzisiaj zamierzam wam mówić. Nasza skóra, nasze ciało, nasz organizm, cudowny organizm, dostosowuje się tak naprawdę do rejonu, w jakim żyjemy. Jeżeli żyjemy w krajach, gdzie jest bardzo dużo słońca, jeżeli jest to Hiszpania, Włochy, Afryka, ludzie będą mieli, większość ludzi oczywiście, bo nie można zupełnie generalizować, ale większość ludzi będzie miała skórę tłustą, ponieważ musi chronić tą swoją skórę przed dość mocnymi promieniami słonecznymi. I w związku z tym ta skóra będzie właśnie bardziej twarda, bardziej gruba, ale może się zdarzyć, że będzie skórą odwodnioną. I to jest kolejny błąd, który popełniają moi klienci, ponieważ używają produkty totalnie dla siebie
niewłaściwe, myląc skórę odwodnioną ze skórą suchą. Skóra sucha jest to skóra, w której brakuje tłuszczu i minerałów. Skóra odwodniona jest to skóra, której brakuje wody. Więc skóra tłusta jak najbardziej może być skórą odwodnioną. Jest wtedy właśnie taka szorstka, chropowata w dotyku i jeszcze bardziej będzie się świecić, ale to już za chwileczkę. Więc właśnie w ciepłych krajach automatycznie ta skóra będzie tłusta. W kraju, w którym ja żyję, w Irlandii, większość ludzi będzie miała skórę suchą, ponieważ niestety no nie mamy tego szczęścia, żeby mieć dużo słoneczka na Zielonej Wyspie. Ktoś to musi podlewać, więc Pan Bóg tutaj leje najwięcej wody. I dlatego tutaj ludzie mają tą skórę suchą, pergaminową, przeźroczystą, problematyczną, skłonną do trądzików różowatych i właśnie to jest efekt tego braku słońca. Natomiast w Polsce, gdzie mamy tak naprawdę i temperatury, i piękne słoneczne, tak jak byłam bardzo, bardzo niedawno w Polsce, że widziałam, że mieliście 26 stopni, zazdroszczę, więc są i bardzo ciepłe temperatury, bardzo wysokie temperatury, ale są również bardzo niskie temperatury, właśnie śnieżne, minusowe. Dlatego większość ludzi w Polsce będzie miała tą skórę mieszaną. Tacy jesteśmy mądrzy, takie mądre jest nasze ciało. Właściwa pielęgnacja jest, tak jak powiedziałam, niezbędna. Nie wystarczy dobrać odpowiedni krem, trzeba naprawdę zastosować całą właściwą pielęgnację skóry. I tak jak jeszcze jedną rzecz też chciałabym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o firmę Tiandę. W związku z tym, że my mamy bardzo dużo tego składu aktywnego, często mam takie pytania, no Pani jednak nie jest zadowolona z produktu, bo jak tylko nałożyła, skóra zrobiła się czerwona. Więc też chciałabym Wam jedną rzecz taką ważną powiedzieć. Jeżeli wcześniej skóra stosowała produkty takie typowe, drogeryjne, gdzie jest dużo takich jednak składników niewłaściwych dla skóry, ta nasza mądra skóra zaczyna produkować taką specyficzną barierę ochronną po to, żeby się po prostu najzwyczajniej w świecie nie uszkadzać. I w chwili, kiedy nagle dostaje bombę aktywnych składników, które do tego jeszcze wszystkiego są doprowadzone do nanocząsteczek, są tak malutkie, że bezproblemowo przenikają przez skórę, automatycznie ta skóra może zareagować. I to nie jest dlatego, że ten produkt jest źle dobrany, tylko dlatego, że nagle przez tą skórę zaczęło wnikać tyle aktywnych składników. Dlatego uczulcie swoich klientów, by absolutnie nie rezygnowali z tego produktu. Chyba że zaczyna się faktycznie swędzenie, takie dosyć mocne zaczerwienienie i reakcja. Wtedy oczywiście musimy odstawić produkt. Natomiast jeżeli jest to tylko i wyłącznie zaczerwienienie, powiedzmy temu klientowi, żeby dał sobie czas, żeby ten produkt zaczął stosować z przerwami, żeby pozwolić tej skórze przyzwyczaić się do niego, przyzwyczaić się właśnie do tej bomby aktywnych składników. I znowuż kolejną rzeczą, bo tak sobie spisałam tutaj z listy, żeby Wam nie zapomnieć, bo chcę Wam jak najwięcej informacji przekazać. Czasami jest tak, że produkt, który reklamujemy i promujemy do na przykład danego typu skóry, na przykład skóry z trądzikiem różowatym, klient mówi, że nie działa, że tak naprawdę zupełnie czegoś innego spodziewał, nie ma efektu, tak?
Bardzo, bardzo ważne jest, żebyście mieli świadomość, że nie wszystko jest dla wszystkich. Przykładem jest paracetamol. Paracetamol jest środkiem przeciwbólowym, który powinien uśmierzyć ból. Ale zapewne wiecie, że niektóre osoby po prostu nie mogą przyjmować paracetamolu, bądź najzwyczajniej w świecie na nich nie działa. Dlatego koncerny farmaceutyczne stworzyły alternatywę i stworzyły ibupron, Nurofen, tak? Żeby była opcja pomóc temu klientowi, który no, nie może przyjmować paracetamolu, bądź tak jak powiedziałam, nie działa na niego. Tak samo firma Tiandem ma mnóstwo alternatyw, więc nie dziwcie się, że na jedną osobę na trądzik różowaty zadziała produkt ze ślimaka, z mocną ślimaka, natomiast na innego zadziała seria Fitokod. Więc to jest tak naprawdę, tu możemy się tym poszczycić, że mamy zawsze alternatywy. Mamy tak strasznie szeroką tą gamę produktów, że zawsze możemy wymienić produkt na inny, by dostosować do klienta. I też wytłumaczcie ludziom swoim, że jeżeli ten produkt nie był tym właściwym, warto też zastosować inny, ponieważ właśnie u innej osoby ten właśnie produkt zadziałał, więc warto spróbować właśnie jego. Miałam przykład właśnie z targów holistycznych. Była pani, która mówiła, że jej mąż bardzo cierpi na łuszczycę i nie kupiła wszystkich produktów, natomiast ja zaproponowałam, żeby kupiła sobie saszetkę ze ślimaka i saszetkę z węża. I po prostu sama na swoim mężu sprawdziła, który właściwy produkt będzie właśnie dla niego. Czyli mamy tak naprawdę alternatywę, z czego ja się naprawdę bardzo cieszę, bo najgorzej jest zaproponować dany produkt klientce czy klientowi, on nie poskutkuje i nie mamy więcej opcji. Tutaj tych opcji mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak? Dobrze, więc teraz już bym chciała po kolei omówić, jak odróżnić różne typy skóry, żebyście też wiedzieli, jaki typ skóry macie i jak rozpoznać u klienta jego skórę. Skóra składa się z kolagenu, elastyny, no i mojego kochanego kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy przytrzymuje wodę w organizmie. W chwili, kiedy mamy wodę, mamy odpowiednie środowisko dla kolagenu. Jeżeli nie mamy tego kwasu hialuronowego, to, że tak brzydko powiem, choćbyśmy sobie szpachlą ten kolagen nakładali, niestety po prostu on nie zadziała. Potrzeba jest tak naprawdę skórę nawilżyć. Dlatego w naszych wszystkich produktach, w których występuje kolagen, zawsze znajduje się również kwas hialuronowy. Jak została nasza skóra zbudowana? Pięknie połączone wiązania kolagenowe są tak mocne, że właśnie na ich schemacie została zbudowana Willis Tower, która tak naprawdę jest w Chicago, bardzo, bardzo wiecznym mieście. Natomiast mimo, że jest ten budynek bardzo wysoki, nic nie jest w stanie go poruszyć, ponieważ tutaj taki przykład, widzicie po angielsku, włókna kolagenowe 1 mm jest w stanie utrzymać 10 kg ciężaru. Więc ta mądrość naszej skóry, oczywiście elastyna, która daje nam tą elastyczność, to jest, no to jest, jesteśmy naprawdę, no my ludzie jesteśmy naprawdę fenomenem, tak? Więc zacznijmy teraz aha, jeszcze kolagen. 70% kolagenu jest w skórze młodych ludzi. Niestety w wieku od średnio, bo to też ciężko powiedzieć, od którego dokładnie momentu to się dzieje. Wiadomo, że wszystko zależy od genetyki. Od średnio 30 roku życia zaczynamy ten kolagen gubić. Zaczynają pękać włókna kolagenowe, zaczynają one zanikać.
No i dlatego zaczynamy, tak, no powinniśmy się już zacząć wspomagać jakimiś produktami zewnętrznymi. Jako że bardzo promuję zdrowy tryb życia i uważam, że żeby na skórę zadbać, żeby o skórę zadbać, trzeba działać i od wewnątrz, i od zewnątrz. Pamiętajcie, że 80% to jest nasza dieta, to co pijemy, to co jemy, a 20% to jest tak naprawdę to jak możemy sobie z zewnątrz pomóc. Także pamiętajcie, że kremem skóry nie naprawimy. To jakim powiedz mi, co jesz, jesteś tym, co jesz. Pamiętajcie o tym, to jest takie mądre i mocne do przemyślenia. Rozróżniamy cztery typy skóry. Skórę suchą, skórę tłustą, skórę mieszaną i skórę wrażliwą. I teraz jak je odróżnić? Skóra tłusta jest to skóra dosyć gruba, jest o wiele grubsza niż sucha skóra. Bardziej widać na niej pory, więc żeby faktycznie wiedzieć, że to jest nasza skóra, weźcie sobie lusterko i jeżeli jesteście w stanie zobaczyć takie malutkie kropeczki wokół naszej twarzy, tak, w całej twarzy, i nie widać właśnie takich zaczerwień, skóra jest bardziej, ma tendencję do tego, żeby się świecić, żeby się pocić. Częściej robią nam się jakieś problemy skórne w wieku dojrzewania. Często mogą się pojawić właśnie zaskórniki wokół nosa, wokół właśnie tych miejsc takich najbardziej natłuszczonych. Skórę tłustą, kochani, trzeba koniecznie nawilżać. Skóra potrzebuje mieć balans pomiędzy wodą a tłuszczem. Jeżeli nie mamy wystarczającą wody, to w tym momencie nasza skóra zacznie rekompensować sobie ten brak tłuszczem, a w tłuszczu rodzą się bakterie. Dlatego, jeżeli mamy już, widzimy tendencję do tego, że ta skóra się świeci, to nasze ciało wam krzyczy: daj mi wody. Więc nie dość, że powinniśmy zacząć siebie nawadniać od wewnątrz, czyli pić dużo wody, i mówię wody, nie mówię o kawie, herbacie, zupkach, mówię o czystej wodzie, ale w tym momencie z zewnątrz możemy sobie pomóc właśnie kwasem hialuronowym, który właśnie utrzymuje wodę. Do takiej skóry przede wszystkim potrzebne jest aloes, który właśnie bardzo mocno nawilża skórę. Biały lotos, zielona herbata działa antybakteryjnie i szałwia, która reguluje gospodarkę hormonalną skóry. Co w takim przypadku powinniśmy użyć? Aby zadziałać na skórę właśnie tłustą, u mnie w gabinecie i taki mam też feedback od moich klientów, to jest żel Ocean Piękna, czyli skórę tłustą nie myjemy mleczkami, które są kremowe. Bardziej skupiamy się na żelach, które są przeźroczyste, mieszamy je z odrobinką wody i pięknie oczyszczamy sobie skórę. Do tego nadaje się zdecydowanie właśnie Ocean Piękna, do tego zdecydowanie nadaje się seria Tibetan Herbs. Do tego nadaje się nowa seria, jestem w niej zakochana naprawdę, fitokody, czyli zielone konserwanty. Skóra tłusta, na razie wydaje mi się, że tyle. To jest takie podstawy, że faktycznie jak już macie skórę tłustą, to właśnie w pierwszej kolejności z tych serii polecacie żele do mycia twarzy. Nie polecamy produktów, toników, które mają alkohole tłuszczowe, czyli kolagen aktyw, nie polecamy toników z węża. Placenta tak, natomiast bardziej wskazany byłby tonik z Tibetan Herbs. Taki tonik bym polecała i oczywiście fitokod.
Tak wyglądają niestety problemy skórne, ale błogosławieństw na początku, w chwili, kiedy jesteśmy młodzi, przekleństwem jest skóra tłusta, ponieważ skóra tłusta jest tą skórą problematyczną, czyli bardzo często tworzą się właśnie na nim zaskórniki, właśnie trądzikowe wypryski, które młodzi ludzie no, strasznie chcą ukrywać bardzo dużymi warstwami makijażu, gdzie skóra jeszcze bardziej nie oddycha. Pamiętajcie, że to jest tylko czasowe, bo na dobrą sprawę skóra tłusta już później jest błogosławieństwem, ponieważ się najwolniej starzeje. Pomyślcie teraz o cerze Afroamerykanów. Oni praktycznie nie mają zmarszczek, ponieważ ten tłuszcz tak pięknie wypycha skórę, że tam nie ma tak naprawdę miejsca do tego, żeby powstała zmarszczka, tak? Także nie przejmujcie się, młodzi. Później będziecie się z tego śmiać, to jest tylko chwilowe. Jakie produkty? Tutaj wypisałam część produktów, które są wskazane. One są właśnie w tej serii Master Herb. Seria Master Herb, czyli zielona, po kolei wyszła tutaj, jest genialnym produktem. Na koniec Wam pokażę efekty, jakie uzyskałam. To jest tak naprawdę jeden z przypadków, który miałam, gdzie mam to udokumentowane filmikiem. Natomiast faktycznie seria Master Herb, jestem jej aż tak pewna, że jeżeli ktoś zdecyduje się na pracę ze mną, czyli od wewnątrz i od zewnątrz, bo oczywiście przy skórze tłustej, przy trądzikowej u mnie się podpisuje cyrograf, czyli nie ma absolutnie możliwości spożywania cukru, cukiereczków, dodawania cukru do kawy, herbaty. Nie ma cukru, po prostu cukru nie ma. Kolejną rzeczą, którą likwidujemy, to jest nabiał, ponieważ mleko ma hormony zwierzęce i które też stymulują niestety nasze sebum i nasze bakterie. Więc odchodzi mleko, odchodzą sery żółte. Jak najbardziej naturalne jogurty, natomiast mleko i właśnie ten nabiał musi zostać ograniczony przynajmniej, alkohole i ostre jedzenie, a później zaczynamy już właściwą terapię produktami. I ja się zawsze umawiam, że jeżeli nie będzie efektów, to oddam pieniążki, ponieważ wiem, że jeżeli ktoś jest cierpliwy, jeżeli ktoś naprawdę jest zdeterminowany, to osiągnie sukces, bo produkty są fantastyczne. Przede wszystkim skuteczne. Oczywiście proces oczyszczania trwa. To nie są sterydy, to nie są antybiotyki, które zadziałają w przeciągu 2-3 dni, tygodnia i wszystko się uspokoi, a później będzie jeszcze większy wysyp. Bardzo często właśnie w produktach takich trądzikowych zwróciłam uwagę, że jest bardzo, bardzo duże nasycenie alkoholów, właśnie tych wysuszających, gdzie w chwili, kiedy znów wysuszamy skórę, przez chwilę jest dobrze, a później skóra jest tak odwodniona, że zaczyna znowuż tą nadprodukcję tłuszczów i znowuż zaczyna się jeszcze większy wysyp na twarzy. Zakochałam się właśnie w żelu do twarzy, do mycia, właśnie tym trądzikowym. Nie będę mówić o składach, bo tak jak powiedziałam, tutaj bardzo bym się chciała skupić przede wszystkim na efektach i na tym, jak użyć tych produktów. Więc żel faktycznie świetnie oczyszcza, szczególnie, że tutaj jest szałwia, więc reguluje właśnie tą gospodarkę hormonalną i nie ściąga skóry. To jest właśnie produkt, który ludzie się bardzo zdziwili, bo zazwyczaj jak myją twarz przy cerze trądzikowej innymi produktami, to zawsze czują to właśnie ściągnięcie skóry. Ten żel tak naprawdę do mycia mogłabym polecić każdemu, zarówno skórze tłustej, zarówno skórze suchej, ponieważ absolutnie nie ma tego właśnie efektu wysuszenia, ściągnięcia, takiego nieprzyjemnego uczucia.
O żelu nakładamy oczywiście tonik i znowuż mamy tutaj wodę, znowuż mamy uspokojenie hormonalne i tonik nie nakładamy na wacik, ponieważ uwierzcie mi, to jest strata pieniędzy. Najlepiej jest kilka kropelek wlać na paluszki i właśnie po tym żelu sobie pięknie wklepać na twarz. Ja polecam robić sobie raz na tydzień takie, jak to się mówi, steaming, parówki. Czyli wziąć sobie gorącą wodę do miski, wlać dosłownie 2-3 kropelki właśnie tego toniku, nałożyć sobie ręcznik i pozwolić, by pięknie te nasze pory się pootwierały i przyjęły ten produkt jeszcze głębiej do skóry. A następnie używamy właśnie przeciwtrądzikowego i przeciwbliznowego kremu na twarz, szczególnie właśnie w miejsca takie problematyczne. Niekoniecznie musi być używany na całą twarz. Kiedy to robić? Oczywiście wieczór. Znowuż powtórzę, że najważniejsze działanie naprawcze dla skóry to jest właśnie czas wieczorny. Czyli wtedy, kiedy ta skóra się faktycznie relaksuje i pory się otwierają. W tym produkcie również mamy pantenol, który jest bardzo fajnym, takim uspokajającym wszelkie podrażnienia skórę. Co na dzień? Wtedy na dzień proponowałabym ślimaczka, ponieważ ten produkt używamy tak naprawdę tam, gdzie są właśnie te problemy skórne. Tak, ślimaczka polecałabym użyć właśnie ochronnie w ciągu dnia na dzień. Czyli taką kurację sobie przeprowadzić. Nie używamy żadnych peelingów. Od tego są nasze maseczki Mularz właśnie z tej samej serii. One mają kwasy alfa i beta w sobie, więc nakładamy sobie właśnie taką maseczkę. Ona nie dość, że działa właśnie też uspokajająco na takie dosyć ropne wypryski. Natomiast ona również działa właśnie eksfoliująco, czyli też działa oczyszczająco na skórę. Nie wolno wkładać tych maseczek z powrotem do płynu i użyć jeszcze raz, ponieważ na tej maseczce, słuchajcie, no, są ściągnięte nasze bakterie skórne, więc taka maseczka jest do jednorazowego użytku. Natomiast ten płyn, który jest w środku, bo faktycznie zazwyczaj jest go dosyć dużo, warto sobie wyciąć dosyć podobny kształt z gazy, nawet dwa, bo na tyle tak mniej więcej starczają w ogóle te nasze maseczki Mularz i włożyć sobie do opakowania, włożyć do lodówki i użyć jeszcze raz. Z tej samej serii również jest fitokorektor, który możemy nałożyć miejscowo, czyli w chwili, kiedy się właśnie nam wyskoczy jakiś taki niefajny, niechcący i niepotrzebny na ten moment wyprysk, więc wtedy można go właśnie miejscowo zastosować. Widzę, że czas goni, więc chciałabym troszeczkę przejdźmy dalej. Skóra sucha. Skóra sucha, to tak jak tutaj widzicie na obrazku, ma jasny kolor. Jest zazwyczaj szorstka, chrupowata, może się łuszczyć, jest mało elastyczna, jest cienka, bardzo taka w sensie przeźroczysta, pergaminowa. Może się właśnie pojawiać sieć naczyniowa. Szybko się starzeje, szybko mogą się pojawić zmarszczki, mogą się pojawić zaskorniki na nosie niekoniecznie i mogą się też pojawić przebarwienia. Przy takiej skórze bardzo ważne jest natłuszczanie, czyli nawilżanie, natłuszczanie skóry, jak najwięcej dawać produktów, które utworzą taką barierę ochronną, zamkną warstwę lipidową skóry po to, żeby tą wodę utrzymać w organizmie. I wiadomo, mucyna świetnym produktem będzie właśnie dla takiej skóry. Produkty z kwasem hialuronowym. Produkty z wężem, z olejem mamushi, będzie na pewno seria Fukoidany, zdecydowanie, bardzo sobie chwalę dla takiej skóry. Też seria Collagen Active,
ponieważ ma bardzo dużo właśnie kwasu hialuronowego. Tonik w toniku jest na drugim miejscu kwas hialuronowy, kolagen. Także, przepraszam, kolagen jest na drugim miejscu, więc też działa tak bardzo naprawczo. Więc pamiętajcie, że jeżeli widzicie w katalogu plus 35, nie sugerujcie się tymi liczbami. Tak naprawdę trzeba patrzeć na Twoją kondycję skóry. Nie na to, bo 35 to ja muszę to stosować, bo uwierzcie mi, znam ludzi, którzy w wieku 40 lat wyglądają na 20, a znam ludzi, którzy mają lat 40 i wyglądają na lat 80. Wszystko zależy od tego, jak o tą skórę dbają. Bardzo sobie chwalę zestaw Zenfei dla skóry suchej, ponieważ zazwyczaj jest to skóra dosyć wrażliwa, więc właśnie ten zestaw Zenfei. Zenfei nie ma w zestawie mleczka, więc polecam wtedy właśnie Snake Factor albo Collagen Active. Mamy tutaj w środku też biały lotus. I teraz tak, kremy. Jeden jest nawilżający, który stosujemy na dzień. Drugi jest przeciwzmarszczkowy, czyli stosujemy na noc, tak? I oczywiście są odpowiednie kremy do oczu, które są, jeden jest liftingujący, jest różnica pomiędzy liftingiem i produktem przeciwzmarszczkowym. Pamiętajcie, że lifting to jest utrata elastyny, czyli tak naprawdę grawitacja daje nam się odczuć i ciągnie tą skórę naszą w dół. Natomiast skóra właśnie zmarszczkowa to jest tam, gdzie pojawiają się zmarszczki. Oczywiście można mieć niestety obydwie przypadłości. Jedno drugiego nie wyklucza. Jedno i drugie tak naprawdę ma efekt na to. Czyli tutaj magnes, tak jak tutaj powiedziałam, o oczach już powiedziałam. To jest właśnie seria Zenfei. Bardzo fajnym produktem. Teraz tak, skóra mieszana. Skóra mieszana to jest tam tak zwane T-zone, czyli literka T. Skóra przetłuszcza się w tym miejscu, przetłuszcza się w okolicach nosa, przetłuszcza się w okolicach naszej brody, natomiast reszta skóry może być sucha albo normalna. Może być to po prostu zupełnie inna. Czyli tutaj wydzielamy więcej ołoju, tutaj mogą się pojawić właśnie zaskórniki, tutaj można, na skórze suchej znowuż mogą pojawić się takie przesuszenia, może się skóra bardziej łuszczyć i w sumie na dobrą sprawę taką skórę jest najciężej poprowadzić, bo no, trzeba by było na dobrą sprawę dwa różne kremy na dwie sfery naszej twarzy, tak? Fantastycznym produktem i fantastyczną serią jest seria z węża. To sobie chwalę na pewno. Sama jestem właścicielem skóry mieszanej. Co prawda teraz niestety mieszkam od 12 lat w Irlandii i tak jak Wam powiedziałam, skóra dostosowuje się do rejonu, w jakim mieszkamy, więc coraz mniej mam tej tłustej, coraz więcej właśnie takiej bardziej suchej. Natomiast krem z węża, który też działa właśnie przeciw przebarwieniom skórnym, bardzo wzmacnia skórę, jak najbardziej byłby przeze mnie polecony dla skóry mieszanej. I kolejną serią, którą też bym poleciła do skóry mieszanej, jest seria, już miałam na końcu języka, Intop. Seria Intop. I przyznam Wam się szczerze, że kupiłam mojej córeczce Alicji produkt właśnie z serii Intop, ponieważ wiadomo, już jest 11-latką, już zaczynają powoli coś tam się dziać ze skórą, więc jako mama kosmetyczka od razu się cała trzęsę, ponieważ naprawdę przepraszam bardzo. Jako że skóra właśnie jest, bardzo przepraszam, to była moja córeczka Oliwcia, więc bardzo polecam serię Intop, ponieważ właśnie bardzo nawilża skórę i przyznaję, że podbieram właśnie, chwileczkę, dobrze? Bardzo Was przepraszam.
Bardzo przepraszam. Już jestem. Niestety dzisiaj jestem sama w domu, więc musiałam bardzo, bardzo poprosić moją starszą córeczkę, żeby się zajęła. Także bardzo przepraszam za chwilową nieobecność. Więc szczerze podbieram właśnie córce tą serię Intop, ponieważ faktycznie jest bardzo lekka, nie napina skóry, nie działa tak właśnie mocno natłuszczająco i jest dla skóry właśnie mieszanej, mimo że seria Intop jest stricte dla osób, no dla nastolatek, tak? Więc nie bójmy się tak naprawdę używać tych produktów, jeżeli mamy skórę mieszaną, jak najbardziej one również są dla nas. Idźmy dalej. W serii wężowej. Tutaj wcześniej kiedyś, jak prowadziłam webinar, miałam taką niepewność, jeżeli chodzi o serię właśnie wężową, natomiast już teraz potwierdziłam, że seria napinająca i ściągająca zmarszczki, czyli seria właśnie, znaczy ten produkt tutaj, jest faktycznie na dzień, więc on jest taki ochronny, napinający, chroniący nas przed wolnymi rodnikami, natomiast regenerujący jest produktem na noc. One są bardzo lekkie, naprawdę, słuchajcie, nie bójcie się, że one będą Wam obciążać skórę. Bardzo, bardzo je polecam. W tej samej serii również oczywiście mamy krem do oczu i tonik. I teraz skóra wrażliwa. I tutaj przyznam, że w Irlandii mam z nią najwięcej do czynienia, ponieważ tak jak powiedziałam, bardzo dużo ludzi po prostu nie ma witaminy D3 w sobie, przez co ta skóra zaczyna się buntować. Problemy właśnie ze skórą wrażliwą mogą być spowodowane wiatrem, zimnem, słońcem, mogą być spowodowane problemami z ciśnieniem, mogą być przyczyną antybiotykoterapii, spożywaniem hormonów, bądź właśnie problemami hormonalnymi. Powodów jest bardzo, bardzo dużo. Skóra wrażliwa, do niej wlicza się trądzik różowaty, który pojawia się już po dopiero 25 roku życia, gdzie trądzik może się pojawić normalny we wczesnym okresie dojrzewania, jak i przekwitania. Pamiętajcie, że w chwili, kiedy przechodzą kobiety menopauzę, również trądzik jednak może wrócić, ponieważ zaczynają się właśnie te problemy takie hormonalne i znowuż ten trądzik może powracać. Ale tutaj właśnie, jeżeli chodzi o trądzik różowaty, pojawia się on dosyć później. Jest dosyć no niefajnym, bo niestety zostaje z nami na całe życie. Tą skórę trzeba przede wszystkim bardzo, bardzo nawilżać. Ta skóra bardzo potrzebuje naprawdę ogromnej ilości nawilżenia i bardzo sobie chwalę serię Collagen Active. Jest to typowa seria do skóry naczynkowej, ma bardzo dużo propolisu w środku, oczywiście ma zhydrolizowany kolagen, witaminę E, i fajnie napina skórę, bardzo ją mocno oczyszcza. Tonik do tego wszystkiego ma, tak jak powiedziałam, na drugiej pozycji kolagen, czyli mocno, mocno wzmacniający skórę, wzmacniający naczynka. I na to używamy naszą przekochaną, bo Irlandia po prostu jest rozkochana w produkcie kolagenowym. Taka buteleczka, słuchajcie, starcza naprawdę na pół roku. Nie jesteśmy w stanie jej zużyć krócej i mam dziewczynę, która tak bardzo rozkochała się w tych produktach, jeszcze niektórzy klienci przez to, że jest fryzjerką, mówili, co ty masz takiego, że tak pięknie pachnie, tak ta twoja skóra w ogóle, więc Ania, bo tak ma na imię, zaczęła stosować ten krem tak naprawdę na całe ciało,
A więc też przydał jej się tak naprawdę do nawilżenia całej skóry. A że jest szczuplutka, to też na długo jej starczy. Fajny produkt na to, żeby też nałożyć sobie w ciągu dnia makijaż, ponieważ bardzo sobie chwalę jako primer. Pamiętajcie, że trzeba zawsze zadbać nie tylko o twarz, ale również o szyję i dekolt, ponieważ na naszej twarzy możemy zrobić piękny, piękny makijaż i ukryć nasz wiek. Natomiast szyja i dekolt pokaże nam naprawdę, ile lat mamy. Więc pamiętajcie, by dbać o właśnie ten dekolt, o szyję i o nasze dłonie. Z tej serii również mamy maseczkę intensywny lifting. Jak widzicie, jest bardzo taka użyteczna, ponieważ możemy sobie założyć ją za uszy, podbródek, ściągnąć troszeczkę to, co tutaj na mnie fajnego się pojawia i założyć sobie ją za szyję. Za uszy, także pięknie jesteśmy spięci. Niektórzy mówią, no fajnie, bo mogę chodzić po domu. Słuchajcie, jak robicie sobie zabieg na twarz, to nie chodźcie po domu. To się naprawdę połóżcie, pozwólcie tej skórze się zrelaksować i żeby ona naprawdę wzięła z tej maski jak najwięcej, a nie tylko po prostu poleżała na waszej pierwszej, na waszej warstwie rogowej. Tak naprawdę pozwólcie, by ten efekt transdermalny miał miejsce. Dla skóry wrażliwej zdecydowanie polecałabym również mucynę ze ślimaka. I ktokolwiek jej nie widział, ja specjalnie ją tutaj wzięłam ze sobą. To jest produkt pakowany w saszetki, ponieważ po otworzeniu takiej saszetki trzeba ją zużyć w przeciągu miesiąca czasu. I mniej więcej na tyle starcza. Zobaczcie na konsystencję. Ona się ciągnie, ponieważ jest w niej aż 70% śluzu ze ślimaka. Zachęcam Was tak do lektury, by poczytać o niesamowitym działaniu mucyny. Naprawdę ma działanie naprawcze, regeneruje uszkodzoną komórkę w skórze bez względu na powód jej uszkodzenia. Może to być trądzik. Może to być zmiana pigmentacyjna, może to być mogą to być rozstępy, mogą to być zmarszczki, może to być łuszczyca, egzema. Naprawdę jakikolwiek problem skórny warto w tym wypadku użyć właśnie kremu z mucyną ślimaka. I tutaj również mamy produkty do twarzy, tutaj również mamy produkty do oczu, tak? Również mamy maski, mamy tonik, no i z tej samej serii również mamy krem do rąk. Ja sobie jeszcze tutaj dołączyłam serię z placenty, która też jest jak najbardziej dla osób ze skórą wrażliwą. Bardzo polecam krem 10302. Seria placenty to jest krem wyrównujący. Też można go użyć do skóry problematycznej, jeżeli jest to skóra trądzikowa. Natomiast jest to produkt, który możemy również użyć dla dzieci na zimę, na lato, ochronnie, ponieważ bardzo fajnie, tak jakby chroni skórę przed negatywnym wpływem środowiska, ale ma takie naturalne olejki chroniące naszą skórę przed słońcem. W tej serii mamy również krem przeciwzmarszczkowy, mocno nawilżający, serię BB kremów, takich właśnie niby ochronnych, natomiast one również mają taki specyficzny, leciutki kolor, który może fajnie nam ukryć nasze niedoskonałości, jak i krem do oczu. Dlaczego łożysko owcy? Tutaj w Irlandii dosyć często się o to pytają i jak słyszą shea placenta, od razu mówią: ojeju, biedna owieczka. O biedni oni z niewiedzy, skoro nie wiedzą, skąd jest tak naprawdę łożysko. Jak wiecie, w Polsce tak naprawdę są banki placenty, czyli banki łożyska ludzkiego, który ma za zadanie tak naprawdę regenerować komórki macierzyste u ludzi chorych na raka. A łożysko owcy ma najbardziej zbliżone DNA do ludzkiego, dlatego
firma zdecydowała się na ten składnik, czyli on też również ma za zadanie regenerować mocno naszą skórę. Wspominałam Wam o serii Fito Kody, więc tak ona wygląda. To jest żel do mycia twarzy. To jest tonik, który znów nie używamy absolutnie wacików, kilka kropelek i wklepujemy sobie na twarz. Peeling używamy raz w tygodniu, bądź przy skórze tłustej warto zrobić to 2 razy w tygodniu. Biała herbata jest dla skóry, która ma tendencję do przebarwień, czyli też jest dla takiej skóry wrażliwej. Olejek arganowy fenomenalny w zastępstwie ślimaka, jeżeli chodzi o skórę z trądzikiem różowatym. I tu za chwileczkę Wam pokażę zdjęcie. Mam nadzieję, że Madzia dzisiaj jest z nami. Madzia mi uwierzyła, zaufała, mimo że pracowałyśmy tylko przez internet. Zobaczycie zaraz te efekty. Czyli olejek arganowy jak najbardziej przy trądziku różowatym i kordyceps, ze względu na to, że jest to naturalny antybiotyk przy skórze problematycznej. Szałwia znowuż reguluje hormony, więc może być przy skórze, u mnie się sprawdza i przy skórze mieszanej. Nie do końca, ale bym powiedziała, że tłustej, chyba że na noc. Ale jak najbardziej po użyciu żelu do twarzy i toniku. Wtedy się pięknie wchłonie i nie zostawi właśnie tej tłustości na skórze. Jeszcze jedną serią, której oczywiście tutaj też no nie sposób o niej nie wspomnieć, jest to seria fukoidanów. Są to brunatne algi z Japonii i taką ciekawostką jest to, że nawilżają skórę bardziej niż nawet kwas hialuronowy. Są bardzo mocno nawilżającym produktem i akurat ten produkt jestem w stanie zaproponować każdemu. Działa antybakteryjnie, bardzo dobry jest dla osób, które mają skórę tłustą, bardzo dobry jest dla osób, które mają skórę suchą. Świetnie się rozprowadza, jak nawet się rozprowadzi na dłoni, to faktycznie jest aż wodnisty. Pięknie pachnie. Krem CC, mamy mnóstwo filmów na Facebooku pokazujących, jak pięknie kryje i wciąż tak naprawdę chroni nas przed słońcem. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o omówienie produktów. Natomiast chciałam Wam pokazać efekty. To jest moja klientka, która przyszła do salonu i zaproponowałam jej serię kolagen. Jej skóra była naprawdę bardzo, bardzo wysuszona, odwodniona zarówno. Więc w chwili, kiedy zastosowała nanokorektor i zastosowała mleczko, tonik, krem przez 2 tygodnie i gdy wróciła, słuchajcie, do mnie po 2 tygodniach i mówi, i co, widzisz efekty? To powiem szczerze, że o nie miałam, bo takich efektów wiedziałam, że nasze produkty są fantastyczne, ale ona jest przykładem po prostu pokazania, że jak tylko skóra dostanie to, czego potrzebuje, od razu tak naprawdę odmłodnieje. I Mary właśnie tutaj udowodniła skuteczność serii Collagen Active. Następną osobą, którą też chciałabym Wam pokazać, to jest Sara. Sara leczyła tak naprawdę u siebie trądzik, z którym się zmagała, natomiast bardziej właśnie się skupiła na tym, żeby wyleczyć te niektóre wypryski, które jej pojawiały się na twarzy, a że była aptyczką, to faktycznie ona już próbowała wszystkiego. Natomiast nawet nie myślała o tym, żeby zlikwidować te przebarwienia skórne, ponieważ z trądziku niestety ta jej skóra zmieniła kolor wokół ust na ciemniejszy. I sama mówiła, że na kursie robiła laserowe usuwanie pigmentacji i jakieś bardzo wybielające produkty, które niestety nic nie dały. Zaproponowałam jej peeling
enzymatyczny cytrynowy i ślimaka na trądzik, a po miesiącu czasu, jak widzicie na drugim zdjęciu, nie tylko trądzik zniknął, ale zniknęły również pigmentacje skórne, czego, tak jak powiedziałam, czego się nie spodziewało się. Więc to jest kolejny nasz sukces. No i kolejnym naszym sukcesem, mam nadzieję, że Madzia jest, jest Magda. Tutaj widzicie, z jakim niesamowitym trądzikiem różowatym zmagała się Magda. Próbowała naprawdę bardzo dużo innych produktów na to, żeby sobie pomóc, bo to bardzo piecze. To jest takie no, naprawdę uciążliwe. Niestety do końca życia, natomiast trzeba nauczyć się taką skórę pielęgnować i nic się nie będzie działo. I w tym wypadku pomogła seria Fitocot. Do tego dołączona została również maseczka z perły, która uspokajała właśnie te zaczerwienienia. Później wprowadzony został jeszcze ślimaczek. Te zdjęcia, te pierwsze, to jest tydzień czasu od momentu wprowadzenia produktów, a ostatnie są już po tygodniu czasu. No i tutaj będę musiała jeszcze skoczyć, to już jest ostatnia osoba, którą chciałam Wam pokazać. To jest znowuż Weronika, która leczyła się retinolem, leczyła się sterydami, leczyła się antybiotykami. Była bardzo załamana dziewczyna, załamana. Praktycznie pracowałyśmy ze sobą 2 miesiące. Nie powiem, że to był proces szybki. Był to proces żmudny, natomiast jej zaparcie, jej determinacja pozwoliły. Osiągnięcie takich efektów. I w przypadku zastosowany został, została zastosowana seria Master Herb i do tego dołączony został ślimaczek. Także pamiętajcie o tym, żeby też ludziom powiedzieć, by dali sobie czas, by uwierzyli. Warto mieć w swoim takim portfolio efekty. My się wszyscy dzielimy oczywiście na Facebooku tymi zdjęciami, więc pamiętajcie, że warto mieć te efekty i pokazać ludziom, że jak na samym początku do Was przychodzą i mówią, no kurczę, no nie działa, no nie działa, albo no, no, no nie. Trzeba im powiedzieć, że my działamy transdermalnie, ale w chwili, kiedy tak naprawdę już doprowadzimy tą skórę do zdrowia, to to zdrowie nam zostanie. To nie będzie efekt chwilowy, tak jak wspomniałam, sterydy, które działają chwilowo i później wszystko wraca. Tutaj jest ten efekt naprawdę długotrwały i później właściwa dieta naprawdę pozwoli nam na to, żeby ta kondycja skóry była fantastyczna. Taką moją, no na koniec mogłabym powiedzieć, takim moim przekazem do Was jest, podejdźcie do firmy Tiandę jako misję. Pamiętajcie, żeby dostosować produkt do człowieka, a nie człowieka do produktu. Bo w chwili, kiedy dostosujecie tak naprawdę właściwy produkt do potrzeby kogoś, to będzie to Wasz wierny klient, wierny, zadowolony, będzie do Was wracał, będzie Was polecał. Natomiast jeżeli skupicie się tylko i wyłącznie po prostu na sprzedaniu produktu, to to będzie sprzedaż jednorazowa. Popatrzcie przez pryzmat osoby. Dziewczyny moje zawsze mówią, Monia, co Ty robisz, bo Ty zawsze tak strasznie dużo sprzedajesz. Moja odpowiedź jest zawsze prosta, bo ja nie sprzedaję. Przede mną staje człowiek, któremu ja chcę pomóc i ja staram się zrobić wszystko, by właśnie tą pomoc mu udzielić. I to jest praktycznie taka moja, no moja wskazówka dla Was i dla siebie, nawet do życia, bo to już teraz nie, to jest taka, to nie powiedziałabym, że to jest tylko związane z Tiandę, z produktami Tiandę. To jest takie tak naprawdę przygotowanie siebie samych na to, żeby czynić dobro, bo dobro wraca, pamiętajcie o tym. I tak jak ja, tak jak widzicie tutaj z tej strony, mam motylka przypiętego do swojej piersi.
To jest proces, który ja też również przeszłam. Motylek ma u mnie bardzo takie dosyć znaczące, znaczy ma znaczenie, ponieważ wiecie, jak się rodzi motyl. Najpierw jest gąsienicą, później przechodzi taki ciężki proces przepoczwarzania i na końcu staje się pięknym motylem. Uważam, że firma Tiandé właśnie pozwoliła mi te przepoczwarzanie przejść. Czuję się zupełnie innym człowiekiem, odkąd pracuję właśnie z wami. Poznałam was, poznałam produkty i życzę wam tego, byście też przeszli właśnie taki proces metamorfozy, ponieważ to jest firma dla was. Naprawdę, uwierzcie mi, tutaj możecie osiągnąć góry. Życzę wam tego bardzo serdecznie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za liczne uczestnictwo i mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że moja córeczka przez chwilę się tutaj pokazała. Chciała po prostu też być widoczna przez was. Także pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, kochani. Do następnego. Do zobaczenia. Kogo mogę na wyjeździe statkiem. Do zobaczenia. Trzymajcie się.